Dzień dobry. Tematem, który bardzo często powtarza się, powraca w indywidualnych rozmowach z wieloma ludźmi, który, którzy zajmują się praktyką buddyjską w Polsce i czy w ogóle kiedy bywam też w innych ośrodkach w Europie, często powraca temat świeckich ślubowań etycznych. I z przykrością stwierdzam, że bardzo często u nawet wieloletnich buddystów spotykam się z zupełnie błędnymi wyobrażeniami, z brakiem informacji, właściwej informacji na temat tego, czym są te ślubowania. Spotykałem się wręcz z takimi, brakuje mi aż słów, jakiego przymiotnika użyć, może wręcz żałosnymi poglądami, że ślubowania są czymś, co nas ogranicza. Takie poczucie niektórzy mają, ach, że wcześniej byłem wolnym człowiekiem, mogłem robić wszystko, co chciałem, a teraz, jeśli będę mieć ślubowania, to nie wolno mi pewnych rzeczy robić. Otóż natura tych ślubowań jest zupełnie inna. Chodzi o to, że one ochraniają nas przed robieniem głupich, złych rzeczy, które przynoszą negatywne skutki. Moje ulubione porównanie. To jest takie, że jak chcemy podążać jakąś na przykład drogą szybkiego ruchu i chcemy dokładnie jechać na wprost. To jeśli zdarzyłoby się, że kierowca na przykład przyśle, przyśnie, czy z powodu jakiegoś innego zdarzenia drogowego zjedzie z właściwego kierunku, to wówczas po bokach mamy takie mocne barierki, które mają nas utrzymać, przynajmniej we właściwym kierunku, nie pozwolić nam zjechać do rowu. Zupełnie podobnie. Ślubowania są tym, co nas ochrania przed zejściem z właściwej drogi. Po tybetańsku, to co nazywamy ślubowaniami etycznymi, nazywa się tarpa w sanskrycie Pratimoksha, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza własne wyzwolenie. Ślubowania, które prowadzą do własnego wyzwolenia. Dlaczego jest używana taka nazwa? Ponieważ jeśli my nie popełniamy negatywnych działań, to my nie gromadzimy negatywnej karmy, my nie będziemy doświadczać skutków negatywnej karmy, a więc nas wyzwoli to od niepotrzebnego cierpienia. Przecież podstawowa nauka buddyjska to jest nauka o przyczynach i skutkach. Można wręcz powiedzieć, że to jest niemal jak, jak pewien aksjomat w nauce buddyjskiej, że wszystkie zjawiska, cokolwiek się przejawia, pochodzi z przyczyn. Nic nie dzieje się bezprzyczynowo. Jeśli teraz doświadczamy jakiegoś cierpienia czy problemów, to dlatego, że w poprzednich żywotach wykonywaliśmy negatywne rzeczy. I one teraz dojrzewają, jakie nasze problemy i cierpienie. Jeśli teraz nie będziemy popełniać negatywnych działań, to w przyszłości nie będziemy doświadczać ich skutków. Buddha mawiał, że jeżeli cierpisz z powodu wbitego kolca, ciernia w skórę, to oczywiście, że branie jakichś środków przeciwbólowych może być chwilowym środkiem zaradczym, ale jak chcesz, żeby przestało boleć, to po prostu musisz usunąć cierpienie. Cierń. Jeśli nie chcesz doświadczać cierpienia, musisz zaprzestać negatywnego działania. To jest taka prosta i oczywista nauka Buddy. Te ślubowania, o których mówimy, zawarte są w tej kategorii nauk, które należą do grupy zwanej w sanskrycie vinaya. Vinaya po tybetańsku dylła znaczy tyle, co dyscyplina, samodyscyplina. Jest ona definiowana jako ta zdolność do powstrzymywania się od negatywnych działań. Nauki o ślubowaniach znajdziemy właśnie w tym dziale nauk. I trzeba powiedzieć sobie, że rdzeniem wszystkich ślubowań winaj, czy będzie to dotyczyć świętskich mężczyzn i kobiet, czy będzie to dotyczyć pierwszego stopnia święceń mnisich, śramanera i śramanerika, czy będzie dotyczyć to tych w pełni wyświęconych mnichów Bikshu czy Bikshuni zawsze rdzeniem są cztery podstawowe ślubowania które oznaczają zaniechanie tych najbardziej skrajnych negatywnych działań one są w zasadzie poza jednym ślubowaniem dotyczącym postępowania seksualnego to w zasadzie dla pozostałych ślubowań są one takie same w przypadku ludzi świeckich i mnichów. Jakie to są ślubowania? Pierwsze z nich, dosłownie po tybetańsku, brzmi sokciepa pang, czyli porzuć, przecinanie strumienia życia, czyli po prostu zabijanie, odbieranie czyjegoś życia. I warto być świadomym tego, że w przypadku każdego ze ślubowań, Gdyby miało dojść do jego złamania, to w pełni złamanie następuje wtedy, kiedy pojawiają się cztery elementy, są takie cztery czynniki, kiedy wszystkie cztery zaistnieją, ślubowanie zostaje złamane. I tutaj, po pierwsze, musi być obiekt. W przypadku tych czterech rdzennych ślubowań, o których mówimy, co do zabijania, obiektem jest żywy człowiek. Często ludzie przyjmując ślubowanie niezabijania, tutaj mam na, na myśli na Zachodzie, przyjmując to ślubowanie, często ludzie myślą, że obejmuje ono również zwierzęta. Otóż musimy po prostu mieć podstawową wiedzę buddyjską i wiedzieć, że to ślubowanie dotyczy niezabijania ludzi. Oczywiście, że zabijanie zwierząt jest złą rzeczą, przynosi negatywną karmę, ale samo w sobie. To ślubowanie dotyczy niezabijania ludzi, a więc obiektem jest żywy człowiek. Chociaż nikogo nie zachęcam do bezczeszczenia zwłok, ale trupa nie da się już zabić. Obiektem jest żywy człowiek. Po drugie, musi być intencja. Chcemy kogoś pozbawić życia, co już samo w sobie oznacza, że gdyby nam się zdarzyło zabić kogoś wbrew intencji. Na przykład, próbujemy ratować czyjeś życie, ale w wyniku jakiejś pomyłki w akcji ratowniczej niestety dochodzi do tragedii, nie ma wówczas miejsce morderstwo, czyli nie ma miejsca złamanie tego ślubowania, niezabijania. Jeśli to się dzieje w wypadku, nie było intencji, nie ma pełnego złamania ślubowania. Po trzecie jest wykonanie. A więc w tym wypadku oznacza, że podejmujemy jakieś działania w celu pozbawienia kogoś życia, i to może być także jednorazowo, przez jeden akt zabijamy kogoś, albo na przykład po trochu dodając jakieś trucizny, gdzie każda porcja sama z siebie nie byłaby śmiercionośna, ale kiedy to się sumuje, wówczas jest to działanie śmiercionośne, Więc jest jakieś działanie. W przypadku zabijania można zabić osobiście albo można wydać komuś polecenie. Skutki karmiczne są takie same. I wreszcie czwartym punktem jest tak zwane spełnienie, czyli faktycznie nastąpiła czyjeś śmierć. Próba zabójstwa jest oczywiście sama w sobie już czymś bardzo złym, ale nie nastąpiło odcięcie strumienia czyjegoś życia. Czyli podsumowując bardzo krótko. To ślubowanie dotyczy niezabijania ludzi. Oczywiste jest, że w czasach Buddy większość ludzi była rolnikami. Nie da się w żaden sposób, choćbyśmy nie wiem, jakich ekologicznych czy innych metod próbowali, nie da się w żaden sposób uprawiać roli, żeby nie było to związane z zabijaniem zwierząt. I mam na myśli nie tylko zabijanie dużych zwierząt, żeby zjeść mięso, ale na przykład orając pole sprawiamy, że Owady, które żyją pod ziemią, zostają wyrzucone na powierzchnię i w, skło, w słonecznym skwarze po prostu giną. Owady, które żyją na powierzchni, znajdują się przyciśnięte ziemią, pod ziemią i tam umierają. Nie da się prowadzić gospodarstwa, żeby nie zabijać. Dlatego też w czasach buddy to ślubowanie nie dotyczyło niezabijania zwierząt. Oczywiście, współcześnie żyjąc w miastach, możemy dużo bardziej jakby rozszerzyć to znaczenie i unikać intencjonalnego zabijania, ale wiemy, że zabijania zwierząt, mam na myśli, do zwierząt zaliczają się nawet najmniejsze owady. Ale wiemy, że życie nie jest takie proste i jednoznaczne. Pojawią się sytuacje, kiedy na przykład nasze dziecko ma jakieś pasożyty, i co wtedy? W imię niezabijania, pozwolić, żeby z kolei dziecko się ciężko pochorowało z powodu pasożytów i może nawet umarło, wówczas z pewnością. Ja przynajmniej wiem, że gdyby moje dziecko, ba, nawet kiedy zwierzę, którym się opiekuje, ma jakieś pasożyty, to niestety nie z radością, że zabijam. Ale z pewnym takim poczuciem, że no, przykro mi, ale wziąłem na siebie obowiązek dbania o zdrowie, na przykład kota, i podaję mu środki, które sprawiają, że pasożyty są wyrzucone z przywodu pokarmowego. Jest to w jakiś sposób związane z zabijaniem, ale nie łamie to ślubowania, ponieważ ślubowanie dotyczy niezabijania ludzi. I tu powinniśmy mieć jasność. A poza tym, tak dalece jak to możliwe, staramy się unikać zabijania, ale nie zawsze jest to możliwe. Chociażby jadąc samochodem, wiemy, ile owadów później musimy zgarnąć z naszej tablicy rejestracyjnej z przodu czy z szyby. No nie da się żyć, żeby nie zabijać. Drugie ze ślubowań, w dosłownym tłumaczeniu. Majin par lenpa, znaczy nie brać tego, czego nam nie dano. I tutaj jest to takie ogólne określenie wzięte z indyjskiej tradycji, i różnego rodzaju tradycje duchowe, religijne w Indiach używają tego samego sformułowania, ale interpretują go inaczej. Pamiętam, jeden z moich lamów dawał kiedyś przykład, że nawet i współcześnie podobno jest tak w tradycji dżinijskiej, że to ślubowanie dżiniści traktują niezwykle dosłownie. Przykładowo, gdyby szedł taki w pełni praktykujący dżinizm człowiek przez las, jest bardzo spragniony, spotyka bezpańskie źródło, to jego postawa będzie taka, że nie brać tego, czego ci nie dano. Nie może się napić. Tej wody z bezpańskiego źródła w lesie musi znaleźć wioskę, stanąć w odpowiednim geście, proszącym o to, żeby ktoś mu ofiarował wodę, i wtedy może się napić. W buddyzmie uważa się to za niepotrzebną skrajność, która niczemu nie służy. Tak jak rozumiane jest to ślubowanie w buddyzmie, to znowu, aby ono było złamane, musiałyby mieć miejsce cztery czynniki jednocześnie. Po pierwsze, obiekt. Za obiekt uważa się tutaj coś, co jest czyjąś własnością, czyli jesteśmy świadomi tego, że jest to czyjąś własnością. I co więcej, powiada się w buddyzmie, że musi mieć to realną wartość. Co znaczy realna wartość? Porównuje się to do równoważności dziennego wyżywienia. Niektóre teksty mówią jednego posiłku, ale jeśli to dotyczyło mnichów, którzy wychodzili rano żebrać i zjadali tylko jeden posiłek w południe, to praktycznie jest to to samo: czy dzienne wyżywienie, czy wartość jednego posiłku. A więc, po pierwsze, jest to obiekt, który ma realną wartość. Po drugie, jest intencja. Chcemy sobie coś przywłaszczyć. Gdyby się tak zdarzyło na przykład, że odwiedzamy kogoś z naszych przyjaciół, w tym czasie ktoś z małżonków wraca do domu i wkłada do kurtki portfel, tylko przez pomyłkę nie do swojej kurtki włożył go, a do naszej kurtki. My później wychodzimy z domu, nieświadomi tego, że wynosimy portfel naszego przyjaciela, zostajemy przyłapani i posądzeni o kradzież. Ale nie było intencji. Nawet nie wiedzieliśmy, że, że wynosimy coś, więc nie miało miejsca kradzież. Było to po prostu zwykłe nieporozumienie, chociaż jak mówi stary dowcip, nie smak i tak długo pozostanie, ale żeby to była kradzież, musi być określony obiekt, mający wartość, intencja, po trzecie wykonanie. Wykonanie, oczywiście można kraść na różne sposoby, można przez y, po prostu wymuszenie siłą, można pokryją mu, można na przykład położyć swój kapelusz tak, żeby coś przykryć i później y, razem z kapeluszem niby nie niechcąco to zabrać. No. Są różne sposoby, ale jest tu określone wykonanie i spełnienie. Spełnienie następuje wtedy, kiedy w naszym umyśle powstaje coś, co dosłownie tłumacząc. Y, Nazwalibyśmy akceptacją, przyjąłem to, aha, to już jest moje, udało mi się. W tym momencie ślubowanie zostanie złamane. A więc Pojawiają się bardzo często potem pytania wśród znajomych. No dobrze, a jak to jest, jak to jest, kiedy na przykład nie zapłaciłem jakiegoś podatku? Zdarzyło mi się wręcz tłumaczyć taką rozmowę z Ciabdzie Tęgą Rimpocze, kiedy ktoś ze skruchą, dosłownie ze dosłownie łzami w oczach, przyszedł wyznać Rimpoczemu, że ta osoba że po prostu przez pomyłkę zapomniała powiedzieć o czymś w zeznaniu podatkowym, a teraz kiedy po długim czasie sobie to uświadomiła, to gdyby teraz to napisała wówczas byłaby wielka kara. No i w ten sposób niestety, ale ślubowanie zostało złamane, wyznaje to przed Rimpoczem. Rimpocze uśmiechnął się i mówi: "Wiesz, kradzież jest wtedy, kiedy coś komuś zabierasz, a nie kiedy czegoś komuś nie dasz." Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że buddyści zachęcają do niepłacenia podatków, ale kiedy mówimy stricte o ślubowaniu niekradzenia, to to jest wtedy, kiedy przywłaszczamy sobie czyjąś własność. I tak jak w przypadku niezabijania, w dawnych czasach to było prostsze. Zabijanie ludzi, zabijanie zwierząt nie wchodziło w grę, ponieważ, no, tak jak mówiłem, większość ludzi była rolnikami. Tak wydaje mi się, to już jest oczywiście kwestia osobistej mojej interpretacji, niezaczerpnięta z klasycznych tekstów. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest więcej niejednoznacznych sytuacji. W, społecze w społeczeństwie feudalnym było dosyć jasne: to jest moje, to należy do kogoś, to należy do kogoś. Dzisiaj współczesne społeczeństwa mają tak wiele wspólnych dóbr. Kiedy na przykład coś wiadomo, że z rozdzielnikami się należy, ale nie pojawiłem się, kiedy, kiedy to rozdawano, no i teraz biorę to, co w zasadzie mi się należy, ale nie dał mi ktoś bezpośrednio. Wydają się takie sytuacje już trochę trudniejsze do oceny, no i musimy się kierować po prostu jakimś swoim wewnętrznym wyczuciem, również. Czy jednak wiem, że przywłaszczam sobie nie swoją własność, czy jest to coś, co jest wspólne? W moim pokoleniu, kiedy byliśmy młodzi, w czasach komuny, to było jeszcze bardzo rozpowszechnione takie, można powiedzieć, podwójne podejście do moralności. Cokolwiek ukraść sąsiadowi, nie wchodziło w grę w żadnym wypadku, to by było w żaden sposób nie do zaakceptowania, ale wynieść z pracy ołówek, teczkę, a to już nie żaden problem, bo to było takie wspólne, państwowe czyli niczyje. Tutaj oczywiście, praktykując darmę, powinniśmy być świadomi tego, żeby nie przywłaszczać sobie rzeczy, które nam się nie należą. Ale, tak jak mówię, bywają sytuacje, które są trochę niejednoznaczne. I wtedy wiemy, że faktyczna kradzież ma miejsce, gdy jest coś o realnej wartości, co należy do jakiejś osoby, i wiem, że pozbawiam tego tej osoby. Wtedy jednoznacznie wiemy, że jest to kradzież. Często ludzie zadają mi pytania o to, na przykład, jak buddyści powinni traktować jazdę na gapę jakimś środkiem publicznego transportu, czy korzystanie z jakichś krakowanych programów. Oczywiście nie znajdziemy w żadnych klasycznych tekstach buddyjskich jednoznacznej odpowiedzi. Współcześnie uczeni buddyjscy. Nie spotkałem też jednoznacznych wypowiedzi na ten temat, więc musimy kierować się po prostu własnym zrozumieniem i przede wszystkim poczuciem uczciwości. Powinniśmy być świadomi tego, że jeśli teraz, nawet w, dobrobny, w drobnych rzeczach, pozwalamy sobie na kradzież, to tworzymy sobie karmę na przyszłość, która będzie prowadzić do tego, że sami w przyszłości będziemy pozbawiani różnych rzeczy. Że nawet jak będziemy próbowali zgromadzić jakiś majątek, bogactwo, to nie uda nam się to. Wysiłki będą pełzać na niczym, dlatego że nie stworzyliśmy tej karmy niekradzenia. Pozbawianie innych własności powróci do nas jako, jako nasza własna bieda. Więc może warto inwestować w przyszłą karmę już teraz, jak tylko potrafimy unikać negatywnych działań. W tym kontekście przypomina mi się historia, którą słyszałem jeszcze w latach 80. jak jeden z polskich znajomych wyjechał do Indii i zapytał pewnego wielkiego, bardzo, bardzo znanego, wspaniałego Rimpocze o to, że właściwie przyjeżdżając do Indii, mieszkając w kraju komunistycznym, po prostu nie mamy możliwości finansowania tego z normalnej pensji. To było Przyjęte wówczas przez polskich turystów. Bardzo wielu tak robiło, że przywoziło a to jakieś sprzęty elektryczne, elektroniczne, a to kurtki czy śpiwory puchowe. Od razu yy, na sławnej, w sławnej dzielnicy Pachargan, czy niedaleko Dworca Centralnego w Indiach, szło się ulicą. Ja sam pamiętam, jak słyszałem, rozpoznawali westmana. Od razu sklepikarze po polsku pytali: Cześć, co masz, ile chcesz. Byli gotowi wszystko kupować hurtem, i dzięki temu ludzie byli w stanie sfinansować swoją podróż. Więc, kiedy opowiedział o tym i mówi, no właśnie, czy w tym przypadku takie naginanie reguł celnych czy jest kradzieżą, skoro inaczej się nie da. Ba w tym kraju wszyscy mówili, że inaczej jak się, jak się nie kombinowało, to trudno było żyć. I czy wtedy jest to usprawiedliwione? Lama odpowiedział w niezwykle mądry sposób. Mówi, no cóż. Skoro się inaczej nie da, no to rzeczywiście no, trudno sobie wyobrazić, żyć inaczej, ale nie należy się wtedy dziwić, że odradzamy się w kraju, w którym się inaczej nie da bez kombinowania. To jest tak, że kiedyś musimy uciąć ten strumień negatywnej karmy, kiedyś musimy zdobyć się na taką wewnętrzną uczciwość i dzięki temu będziemy w przyszłości odradzać się. W sytuacjach, w których jeszcze łatwiej będzie nam utrzymać tą etyczną czystość. Trzecie ślubowanie. Trzecie ślubowanie dotyczy niekłamania. I tutaj też bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co właściwie oznacza to ślubowanie. Otóż ja nie opowiadam teraz przy każdym z tych ślubowań historii, która temu towarzyszy, bo stałoby się to niezwykle rozwlekłym wykładem i tak wydaje mi się, że, że dosyć szczegółowo to omawiam, ale trzeba być świadomym, że to nie jest tak, iż Budda pewnego dnia usiadł i wygłosił zasady buddyjskie. Buddyście nie wolno tego, tego, tego. Nie. To jest tak, że ci, którzy zostawali uczniami Buddy, Popełniali czasami też negatywne czyny. I to się zdarzało również wśród Sangi Mnichów. Każdy z nas przecież ma w sobie pewne dobre skłonności, ale w pewnych okolicznościach pojawiają się też złe skłonności. Nikt nie jest jeszcze doskonały, nie licząc Buddy. To też bywało tak, że nawet mnisi próbowali różnego rodzaju działań. Które wydawało, mi się, wydawało im się, że tak, że z jednej strony poświęcam się całkowicie duchowej ścieżce, no ale jeśli to zrobię, to nie będzie wielkim problemem. I jak pojawiały się kontrowersyjne sytuacje, dopiero wtedy przychodziła grupa uczniów do buddy, żeby rozsądził, i wtedy budda wydawał, można powiedzieć, taką ocenę, że nie, prawdziwy praktykujący tego i tego nie powinien robić. Dopiero po parinirwanie buddy. Kiedy zebrali się uczniowie, dopiero wtedy wszystkie te reguły zebrali razem i powstał taki jeden kodeks tych norm etycznych buddyjskich. I każdy, każdemu z tych ślubowań towarzyszy jakaś historia opisująca, jak to powstało. Na przykład, co do ślubowań niekłamania, to było tak, że w czasach, kiedy pojawiła się wielka susza i klęska nieurodzaju, wielu ludzi doświadczało głodu a więc nie byli też w stanie ofiarowywać jedzenia mnisiej sandze dawali tylko bardzo niewiele i świedcy ludzie cierpieli i mnisi doświadczali wtedy głodu ale kiedy skończył się ten okres gdy mnisi wędrowali nauczając w różnych wsiach przychodził okres tak zwanego deszczowego odosobnienia czyli latem w porze deszczowej zbierali się wszyscy mnisi i Poświęcali się dalszemu studiowaniu, medytacji. Wówczas okazało się, że jedna grupa mnichów była jakoś tak, wyraźnie wyglądali na szczególnie dobrze odżywionych. Więc inni się zdziwili, jak to w tych czasach głodu wy jesteście tak dobrze odżywieni. Jak, jak to się stało? Wówczas ci się opowiedzieli, że zastosowali prostą sztuczkę. Otóż. Był, podzielili się na dwie grupy mnichów. I najpierw tak, jedna grupa szła do wsi i opowiadała, że słuchajcie, za nami idzie taka i taka grupa, której przywódca mnich o imieniu takim i takim, wybaczcie, że nie pamiętam tego imienia. On jest takim niezwykłym archatem, posiada takie niezwykłe urzeczywistnienie i nadnormalne moce. Jego błogosławieństwo jest tak niezwykłe, że jeśli Jemu ofiarujecie szczególnie wiele, to zgromadzicie przez to zasługę, wasze problemy znikną, pojawi się w przyszłości szczęście i dobrobyt. I ludzie wtedy oddawali resztki jedzenia z nadzieją, że będą mieli z tego jakieś... No, dobre skutki również doczesne w tym życiu. Później się zamieniali, i ten, który się najadł dobrze poprzedniego dnia, szedł w następne miejsce i zapowiadał tą drugą grupę. I w ten sposób po prostu wyłudzali wiele jedzenia. I słysząc to, Buddha powiedział, że w żadnym wypadku nie wolno w ten sposób postępować i że ten, kto kłamie na temat swoich duchowych osiągnięć, przypisując sobie. Ponadnormalne moce, przypisując sobie urzeczywistnienie, którego nie ma, ten faktycznie przestaje być mnichem, przestaje być uczniem buddy, złamał podstawowe reguły. To też od tego czasu istnieje właśnie to ślubowanie nieklamania, ale po pierwsze, żeby ono miało miejsce, musi być obiekt. Obiektem jest tutaj rozumny człowiek, który jest w stanie słyszeć, co do niego mówimy. Czyli jeśli jesteśmy sami w pomieszczeniu, choćbyśmy wierutne kłamstwa wygadywali sami do siebie, nie nastąpiło żadne kłamstwo. Wierutne, wierutne kłamstwa, w znaczeniu takie zupełnie nieprawdziwe rzeczy wygadujemy, ale nikt nie został okłamany. Albo jeśli mówimy do kogoś, kto śpi, czy akurat zemdlał i nie jest w stanie słyszeć, też nikogo nie okłamaliśmy. Musi być ktoś, kto jest w stanie dosłyszeć i zrozumieć, co do niego mówimy. Musi być intencja. Chcemy go wprowadzić w błąd. Jeżeli mówimy coś w najlepszej wierze, bo widzieliśmy coś, tak to zinterpretowaliśmy, wydaje nam się, że tak właśnie było, to nie ma miejsca kłamstwo. Kłamstwo jest wtedy, kiedy chcemy kogoś wprowadzić w błąd. Wykonanie. Wykonanie następuje poprzez powiedzenie czegoś nieprawdziwego, albo poprzez świadome przemilczenie i pozwalamy, żeby ktoś wierzył w, w coś. Na przykład, ktoś nas pyta, czy prawdą jest, że osiągnąłeś takie szczególne, magiczne moce, masz takie wyjątkowe błogosławieństwo, my byśmy odpowiedzieli, nie, my, jogini, nie chwalimy się takimi rzeczami. To jest cytat w latach 80. jeden z naszych kolegów w radio odpowiedział z taką wybitną skromnością na, na tego rodzaju pytanie. Teraz e, może być to przemilczenie, może być wykonanie jakiegoś gestu, ale wykonujemy coś, co ma wprowadzić w błąd. I wreszcie czwarte spełnienie następuje wtedy, gdy ten ktoś to usłyszał i zrozumiał. Niezależnie od tego, czy uwierzył, czy nie, myśmy popełnili kłamstwo. I trzeba pamiętać, jeszcze raz powtórzę, że dotyczy to tych tak zwanych dosłownym tłumaczeniu wielkich kłamstw, czyli przypisywanie sobie ponad normalnych mocy, przypisywanie sobie jakiegoś szczególnego błogosławieństwa, urzeczywistnienia, to, że mamy jakieś specjalne nie wiem, przekazy sekretnych nauk, widujemy buddów, otrzymujemy od nich porady i tak dalej. Moja osobista porada jest taka i to też nie jest wzięte z klasycznych tekstów i z klasycznych nauk. W klasycznych naukach, można powiedzieć, litera prawa kończy się tutaj. Duchowe kłamstwa. Co do naszych duchowych osiągnięć. Moja serdeczna porada: szczególnie szkodliwe kłamstwo to jest też kłamstwo świadome z intencją zaszkodzenia komuś, na przykład z powodu pragnienia zemsty, albo my popełniliśmy coś negatywnego i próbujemy obarczyć winą inną osobę, żeby ona z tego powodu cierpiała. Popełnienie czegoś takiego to byłby wstyd, po prostu, i, i coś niegodnego osoby, która chce postępować duchową ścieżką. Ale jeżeli mają miejsce tak zwane białe kłamstwa, na przykład coś przemilczamy po to, żeby ktoś uniknął cierpienia, albo czasami nawet kłamiemy na przykład z intencją uratowania kogoś. Pamiętam, jeden z nauczycieli Zeno dawał kiedyś taki przykład. Widzimy zająca, który przebiega w lewą stronę. Za chwilę przybiega myśliwy i pyta: Czy widziałeś, którą stronę pobiegł zając? Oczywiście, że nie będziemy wtedy prawdomówni i nie powiemy: Chcesz go zabić, to tam jest, tylko pewnie z intencją uratowania życia tego zająca skłamiemy i powiemy, że pobiegł w prawo. I to nie jest kłamstwo, które by łamało to ślubowanie. Nie przypisaliśmy sobie żadnych. Wyjątkowych duchowych mocy, osiągnięć, urzeczywistnień. Wydaje mi się, że nie muszę więcej interpretować, każdy potrafi dalej, jakby e, rozumiejąc ideę tego ślubowania, tą zasadniczą intencję, potrafi to już dalej zrozumieć, że jeśli popełniamy wiele drobnych kłamstw, to już teraz staniemy się niewygodni, nie, przepraszam, niewiarygodni. A w przyszłym życiu, nawet kiedy będziemy mieli ważne i mądre rzeczy do powiedzenia, to i tak inni nie będą nas słuchać, nasze słowa nie będą miały siły. Więc w drobnych rzeczach też nie warto kłamać. Ale czasami, dla dobra innych, przemilczymy pewne rzeczy. Jak ktoś, kto nie jest zbyt y, pięknej urody, zapyta nas, czy wyglądam ładnie, Oczywiście nie będziemy brutalnie szczerzy i nie powiemy, że wiesz, ja ciebie to jakoś tak nie lubię, wyglądasz dla mnie okropnie, tylko oczywiście że powiemy coś takiego, co sprawi, żeby ta osoba się dobrze czuła i takich sytuacji jest wiele, one nie łamią ślubowania nie kłamania. Czwarte spośród tych ślubowań dosłownie brzmi dype lokpar. To znaczy w dosłownym tłumaczeniu takie niewłaściwie ulokowane lokpa to jest w złą stronę idące pożądanie. W przypadku mnichów ono oznacza unikanie współżycia. W przypadku świeckich ludzi to ślubowanie oznacza niezadawanie innym cierpienia poprzez życie seksualne. W Praktycznie najczęściej oznacza to, że jeśli mamy jednego partnera, to współżyjemy tylko z tym jednym partnerem. Jeżeli nie mamy partnera, szukamy, to możemy szukać wśród tak zwanych wolnych strzelców, a nie rozbijać pary. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że ogólnie bardzo wiele nauk gwinaja, i to też już nie, nie są moje jakieś wymysły, tylko tego rodzaju wyjaśnienia słyszałem od kilku niezwykle wykształconych Rimpoczów. Oni zwracali uwagę, że bardzo wiele nauk Winaja jest konkretnie osadzonych w kontekście kulturowym. Dlatego, na przykład, jak Dharma trafiła do Tybetu gdzie ze względu na i nie będziemy analizować, jakie są tutaj uwarunkowania, ze względu na te uwarunkowania, nie wiem, etniczno-przyrodniczo i tak dalej, był na przykład taki zwyczaj, że jedna kobieta miewała kilku mężczyzn, to ponieważ od pokoleń wszyscy byli do tego przyzwyczajeni, że jedna żona może mieć dwóch, trzech mężczyzn, dwóch, trzech mężów, zdarzało się też, że mógł mieć Jeden mężczyzna, na przykład dwie żony, ale to był niepopularny zwyczaj. Raczej jedna kobieta miewała kilku mężów, i to nawet do współczesnych czasów. Kiedy, kiedy sam odwiedzałem Tybet kilka lat temu, jeszcze spotykałem rodziny, gdzie było: proszę bardzo, to mój pierwszy mąż, to mój drugi mąż. Coś takiego funkcjonuje. I to nie jest tak, że ktoś kazał im zrezygnować z tego zwyczaju, bo inaczej nie mogą być buddystami. Jest to kwestia pewnej umowy społecznej. Oni tak żyli od, od zawsze, od pokoleń. Da się być buddystą, kiedy coś takiego się ak akceptuje. Dlatego Ciabdzie Tęga jeśli chodzi o nauczanie tutaj na Zachodzie wśród uczniów, też nie wchodził nigdy w zbyt szczegółowe analizy, mimo że w tekstach Winaja znajdziemy naprawdę szczegółowe opisy, kiedy następuje złamanie ślubowania. Rimpoczeń nie wchodził w to zbyt szczegółowo. Mówił dbajcie o to, żeby nie krzywdzić innych. I jeśli chodzi o samo ślubowanie, to w zasadzie chętnie dawał ludziom ślubowanie nie zabijać, nie kraść, nie kłamać. Do tego zachęcał. Jeśli chodzi o to ślubowanie e, współżycia tylko z jednym partnerem. Był raczej niechętny powiedział, jak to jest w naszej kulturze, również że we współczesnych czasach no, wielu ludzi ma trudności z otrzymaniem tego ślubowania, a nie ma pożytku w tym, żeby coś przyrzekać, i później łamać to przyrzeczenie. Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, tak jak poprzednio mówiono, obiekt. Więc, obiektem jest, ja znam to z, z punktu widzenia tekstów pisanych dla mężczyzn, dla mnichów. Nigdy nie analizowałem zbyt dokładnie tekstów, które opisują ślubowania dla kobiet, dla mniszek. Dlatego nie umiem odpowiedzieć w szczegółach, jak to wygląda z punktu widzenia kobiet. Dla mnichów było powiedziane, że obiektem jest kobieta. Posiadająca wszystkie takie normalne w tym świecie cechy uważane za kobietę. Po drugie, intencja, czyli na przykład, gdyby ktoś wbrew swojej woli, no, nazwijmy to dosłownie, został zgwałcony, to też nie następuje złamanie ślubowania. Jest intencja, jest wykonanie. Nie muszę chyba tutaj na ekranie czy podczas tego wywiadu dawać instrukcji, na czym polega wykonanie. Ale trzeba powiedzieć, że chodzi tutaj o stosunek seksualny, nie o ogólnie rozumiane pieszczoty, bo spełnienie następuje wtedy, kiedy jest tak zwane szczytowanie i to pełne zadowolenie, satysfakcja z tego, która wypływa. Dalej, ślubowanie piąte ono już jest poza tą grupą czterech rdzennych ślubowań. Ślubowanie piąte uważa się, że jest ślubowaniem należącym do grupy tak zwanych ślubowań związanych z uważnością, co pozwala dotrzymać pozostałych czterech ślubowań. To jest nieodurzanie swojego umysłu. Dosłownie w tekście ślubowania jest powiedziane, że jest to zarówno fermentowane zboże, jak i, czyli coś w rodzaju piwa i tego rodzaju alkohole jak i w dosłownym tłumaczeniu sztucznie wyprodukowane, chodzi o te, kiedy następuje proces destylacji, wszystkie te mocniejsze alkohole, wódki oraz inne środki, które zmieniają stan świadomości, także tracimy samokontrolę, dosłownie nie par dziurła, to jest tak, że no, jesteśmy jakby zwariowani, pozbawieni, samokontroli dotyczy więc to także wszystkich narkotyków i środków które sprawiają że pozbawiamy się samokontroli historia która związana jest z powstaniem tego ślubowania dotyczy tego jak zbójcy złapali pewnego mnicha buddyjskiego i żeby sobie z niego zadrwić postawili go przed wyborem miał albo zabić kozę albo Odbyć stosunek z pewną kobietą, którą tam nie, nie pamiętam w tej historii, nie jest powiedziane, czy ona była jednym ze zbójców, czy też była ich niewolnicą. Tak czy inaczej, na pewno nie, nie było to jakieś, że tak powiem, dobrowolne z jej strony, albo wypić alkohol. Ten mnich wiedział, że ślubował celibat, nieodbywanie stosunków, ślubował niezabijanie. W takim razie, bo dla mnichów w pełni wyświęconych zabijanie zwierząt jest również wśród ślubowań, ale w trochę dalszej grupie. W czterech rdzennych jest zabicie człowieka, zabijanie zwierząt jest w nieco dalszej grupie. Takich, które nie wykluczają z mnichostwa, ale wymagają specjalnego oczyszczania. Więc mnich nie powinien zabijać. Dlatego też mnisi nie uprawiają roli. I spośród nich pomyślał najmniej niewłaściwie będę, jak wypije alkohol. Po czym, jak wpojono w niego dosyć dużo alkoholu, to po pijaku i zabił, i przespał się z kobietą, czyli złamał pozostałe ślubowania. Oczywiście słysząc tą historię, słyszałem czasami ze strony różnych znajomych interpretacje, no to niezły musiał mieć skłonności. Ktoś tam mówi, ja jak wypije, to się robię nad uprzejmy, a nie żeby zaraz zabijać i gwałcić. No okej, okay, nawet jeśli miał takie skłonności ten mnich, to dzięki utrzymywaniu przytomności umysłu był w stanie nie wyrażać tych skłonności, nie pozwolić im się przejawić. Więc ślubowanie nie picia alkoholu i nie przyjmowania jakichkolwiek narkotyków czy też środków zmieniających stan świadomości, także tracimy samokontrolę, jest po to, żeby unikać wszystkich tych działań, które się potem pod wpływem tych środków wykonuje. Alkohol sam w sobie nie jest czymś złym, nawet ślubowania mnie mówią, że w określonych sytuacjach. Kiedy wymaga tego zdrowie jako lekarstwo, mnichowi wolno wypić alkohol. Jest przecież mnóstwo chociażby wyciągów z ziół, które są kropelkami na alkoholu. I nie jest tak, że mnichowi nie wolno napić się na przykład łyżeczki tego specjalnego wyciągu żołowego, chociażby na trawienie. No chyba, że się ulula po takich paru kroplach, to wtedy nie powinien. Dalej, rozmawiając o tym, Warto powiedzieć sobie, że dosłownie to jest tak, żeby nie pić w ogóle, ale wiele współczesnych lamów, na przykład Ciabdzie Rimpocze, uważał, że nawet jeśli ktoś ma takie ślubowanie, to nie ma też specjalnego pożytku w tym, żeby stać się takim totalnym odludkiem, który się zupełnie odizoluje od lokalnych tradycji i całkowicie się odetnie od zwyczajów swojej rodziny. Więc po czym mówił, że na przykład ten e, symboliczny łyk szampana na nowy rok, czy jakiś mały kieliszek wina, czy szklaneczka piwa, nie jest czymś, e, co by łamało to ślubowanie, jeżeli nie tracimy samokontroli, jeżeli nie powiemy i nie zrobimy rzeczy, których normalnie nie popełnilibyśmy bez e, wypicia tego alkoholu. Ja sam na przykład przez e, Długie lata, od czasów, kiedy gdzieś na studiach przestałem pić, przez długie lata nie piłem w ogóle, w ogóle. Ale po pewnym czasie, to już e, kilkanaście lat temu, po, po prawie 30 latach takiej abstynencji, posłuchałem rady Tengirim Poczego, który poradził właśnie, że czasami dla towarzystwa tu kieliszek wina, tu szlaneczkę piwa, że z tym nie ma problemu. No i mogę szczerze powiedzieć, że. Nie przypominam sobie, co nie znaczy, że byłem upity do nieprzyjemności, do, do nieprzytomności. Nie, nie przypominam sobie, żebym znalazł się w sytuacji, gdybym zrobił lub powiedział coś, czego bym nie zrobił bez alkoholu. To jest symboliczny kieliszek wina, oczywiście zdarza mi się. Ale w związku z tym, dlaczego mówię o tym osobistym podejściu? Bo jak y, przychodzą przyjaciele do mnie i chcą przyjąć ślubowania świeckie, to sam powtarzam, że można dać innym tylko te ślubowania, których się samemu dotrzymuje. Więc mogę dać ślubowanie nieupijania się, ponieważ mam tę linię przekazu, ale nie mogę powiedzieć, że zero, zero, zero. Ktoś może sobie postanowić samemu w ten sposób, mieć taką intencję, ale chętnie postępuje zgodnie z radą Pocze. Nie zabijać, nie kraść, nie kłamać. To są ogólne ślubowania, które chyba wszyscy buddyści powinni ich przestrzegać. To jest taka naturalna, ogólnoludzka, po prostu ety etyczna zasada. Natomiast co do dwóch pozostałych ślubowań, to raczej tylko wtedy, kiedy ktoś naprawdę jest pewien, że będzie w stanie tego dotrzymywać. Czy będzie ten garim poczy, tak jak mówię, w wybranych sytuacjach, wybranym osobom zgadzał się dać ty. Ślubowania, ale zazwyczaj nie namawiał do nich. Po tym szczegółowym omówieniu chciałbym zatrzymać się jeszcze dalej nad znaczeniem ślubowań. Jeżeli ktoś w ogóle dosłyszał aż do tego miejsca, to teraz można zastanowić się, po co przyjmować ślubowania. Może w ramach reklamy powinienem był to powiedzieć na początku, ale. Doszliśmy do punktu, jaki jest pożytek z przyjmowania ślubowań. Niektórzy mówią: Przecież ja i tak nie zabijam i nie mam zamiaru nikogo mordować, to po co mam to jeszcze ślubować? Otóż, właśnie dlatego, że nie zabijasz i nie masz zamiaru nikogo zabić, nie planujesz zamordować żadnego człowieka, wtedy ma sens i jest pożytek w przyjęciu takiego ślubowania. Dlaczego? Bo jeśli czegoś nie robimy, to jest to zupełnie pasywne. Nie tworzymy przez to ani dobrej, ani złej karmy. Po prostu jest nieskończona ilość rzeczy, których teraz nie robimy. Na przykład siedząc w tej chwili i e, przekazując te wyjaśnienia, jest nieskończona ilość rzeczy, których w tej chwili nie robię. I nie jest to ani dobre, ani złe. Jest to pasywne nierobienie czegoś. Tymczasem kiedy ślubujemy na przykład nie zabijać, to od chwili, kiedy przyjęliśmy to ślubowanie, z każdą sekundą gromadzimy zasługę płynącą z dotrzymywania ślubowania. Po prostu tak jest. Teoretyczne uzasadnienia, dlaczego tak jest, tutaj różne szkoły filozoficzne w buddyzmie podają różne. Na przykład jedna ze szkół filozoficznych, należąca ogólnie do tradycji tzw. mniejszego pojazdu, czyli Vaibhashika. Stworzyła nawet tego rodzaju pojęcie, że istnieją formy postrzegalne. Tak jak widzimy różnego rodzaju prawda, obiekty, które mają kształt, kolor i tak dalej, mają jakiś ciężar, są to formy postrzegalne naszymi zmysłami. To będzie też dotyczyć dźwięków i tak dalej. Coś, co ma określoną, określone cechy. To w tej szkole filozoficznej stworzono takie pojęcie, że istnieją formy niepostrzegalne. I taką formą niepostrzegalną są właśnie ślubowania. Z chwilą, kiedy na koniec ceremonii ślubowań, Lama mówi: Tabie, no to jest właśnie metoda, stryknie palcami, w tym momencie zostaje stworzone ślubowanie jako pewien rodzaj tej niepostrzegalnej formy. No, taki rodzaj pojęcia, taką nazwę temu nadano. Jest to jakby coś, co stale nosimy ze sobą. I dzięki temu, że stale mamy to ze sobą, stale korzystamy z pożytków, tworzymy pozytywną karmę z posiadania tego ślubowania. W szkołach Mahayany wyjaśnia się to nieco inaczej. Mówi się, że po prostu szczególnie ważna jest intencja, że na przykład zanim położymy się spać, mamy przecież w sobie to nastawienie, że nawet gdyby w środku nocy ktoś mnie obudził, i byłaby to sytuacja, w jakiej się znajdę, która by mnie prowokowała do zabicia kogoś, to przecież i tak mam intencję, że nie zabiję nikogo. Mam takie ślubowanie, i z powodu tej intencji, nawet kiedy śpimy i nic nie robimy, gromadzimy zasługę dotrzymywania ślubowań. Nawet kiedy siedzimy leniwie, nie wykonujemy żadnego działania i nic nie mówimy, Gromadzimy zasługę z dotrzymywania ślubowań nie kłamania, niezabijania, nieokradania. To jest powód, dla którego warto dotrzymywać ślubowań, bo stają się one czymś pozytywnym, czymś, co stale przynosi duchowe pożytki, stale gromadzi pozytywną karmę i staje się źródłem innych dobrych właściwości, stale będą wypływać z tego, pojawiać się w nas. Coraz to lepsze cechy i właściwości. Dlatego właśnie warto dotrzymywać tych ślubowań. Zupełnie podobny jest ze ślubowaniami schronienia. Niektórzy praktykujący, przyjąwszy schronienie, wolą pozostać tylko na tym, można powiedzieć, poziomie, utrzymywać ślubowania schronienia. Te ślubowania, które nas wiążą z buddą, darmą i sangą. I wśród tych ślubowań są. Konsekwencje, konsekwencją tych więzi z Buddą, Darmą i Sangą jest to, żeby utrzymywać ślubowania niezłamania tych więzi. Spośród nich pamiętamy, pewnie z innych nauk, że z Darmą związane jest takie ślubowanie, aby unikać świadomego szkodzenia innym. Bo istotą Darmy jest przynoszenie innym pożytku, więc gdybyśmy świadomie szkodzili innym, łamalibyśmy więź z Darmą. Niektórzy pozostają tylko na tym etapie, ale to są ślubowania. To nie jest tak jak zdarzało mi się spotykać ludzi, którzy praktykują buddyzm od dłuższego czasu i mówią, że chcą przyjąć w końcu schronienie, bo ktoś im powiedział, żeby tak sformalizować, to że to jest taka formalność. Nie, to nie jest tylko formalność. Stworzenie ślubowań, schronienia, kiedy na koniec ceremonii, lama mówi tabi, no i pstryka palcami, w tym momencie zostaje sformułowana właśnie ta, ta więź, to ślubowanie, ślubowania schronienia są stworzone i od tej chwili gromadzi się zasługę dotrzymywania ślubowań schronienia. Niektórzy świedcy praktykujący dodatkowo proszą o udzielenie ślubowań etycznych, bo pożytki z tego są jeszcze większe. Ogólnie mówiąc, im więcej ślubowań jest się w stanie dotrzymywać, tym więcej płynie z tego pożytku. To samo będzie dotyczyć później ślubowań bodhisattwy, które stanowią jakby zupełnie inny poziom. Czy ślubowań Vajrayany, ślubowań Samaja, które są stworzone przez Abhishekę. Ale sama jakby idea tego, że ślubowanie jest czymś, co przynosi pożytek przez samo dotrzymywanie go, sama ta idea jest na wszystkich poziomach, zarówno tych etycznych, jak i ślubowań bodhisattwy, jak i ślubowań samaja na wszystkich poziomach ta idea jest jednakowa. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie rozwiewa szereg wątpliwości, i że jeśli ktoś z moich przyjaciół wysłucha tych nauk, nie będzie już miał potrzeby pytać, czy na przykład to, że okłamałem babcie, że jadę do dziewczyny, a faktycznie pojechałem do biblioteki, bo babcia chciałaby, żebyśmy wreszcie mieli dziewczynę i jest znudzona tym, że ciągle tylko czytamy książki. Trochę głupi może przykład, ale cóż, taki akurat przyszedł mi do głowy, że to nie jest wielkie kłamstwo. Oczywiście, że jak zostaniemy przyłapani, to stajemy się niewiarygodni, więc lepiej unikać takich kłamstw. Ale to nie jest to wielkie kłamstwo, które łamie ślubowanie. Przypisywanie sobie ponadludzkich właściwości, głębokiego urzeczywistnienia. Dlaczego jest to tak szkodliwe? Dlatego, że może sprawić, że inni uwierzą nam, zaczną podążać za naszymi radami, i tak jak to mówią, ślepiec prowadzi ślepca, obaj wpadną do rowu. Jeśli skłamiemy w innych sprawach, to zaszkodzimy komuś w tym życiu. Jeśli skłamiemy komuś w takich sprawach duchowych, to możemy zaszkodzić mu na wiele przyszłych żywotów, jeśli jego droga będzie, ta duchowa ścieżka będzie szła w niewłaściwym kierunku. I tego rodzaju pytania, mam nadzieję, nie będą się pojawiać po dzisiejszych wyjaśnieniach. Dziękuję bardzo za cierpliwe wysłuchanie i za uwagę. Życzę wszystkim jak najczystszego etycznego postępowania tak żebyśmy nie musieli w przyszłości doświadczać skutków własnych negatywnych działań. Dziękuję.